Nagłe zatrzymanie krążenia dotyka rocznie aż 40 tysięcy Polaków. Przeżywa zaledwie 2-5%. 75% osób można uratować, wykonując resuscytację i używając defibrylatora AED. Po 4 minutach od nagłego zatrzymania krążenia rozpoczynają się nieodwracalne zmiany neurologiczne. Czy wiesz, co zrobić w sytuacji zagrożenia życia? Zapamiętaj schemat łańcucha przeżycia. Zadbaj o bezpieczeństwo. Sprawdź przytomność. Wezwij pomoc. Poproś o przyniesienie defibrylatora AED. Rozpocznij resuscytację krążeniowo-oddechową. Uciskaj szybko i mocno. 100 uciśnięć na minutę. Poproś o pomoc obsługę pociągu. Wezwij zespół ratownictwa medycznego. Zadzwoń pod numer 999 lub 112. Włącz defibrylator AED. Słuchaj poleceń defibrylatora. Zdejmij ubranie z klatki piersiowej pacjenta. Po odsłonięciu klatki piersiowej pacjenta otwórz szare plastikowe pudełko i odklej białe samoprzylepne elektrody. Przyjrzyj się dobrze schematom na białych samoprzylepnych elektrodach. Odklej z szarego pudełka białą elektrodę. Przyklej elektrodę dokładnie tak, jak pokazano na rysunku. Po przyklejeniu pierwszej elektrody, odklej drugą. Przyklej elektrodę dokładnie tak, jak pokazano na rysunku. Odsuń się od pacjenta. Trwa analiza rytmu serca. Wskazana defibrylacja. Odsuń się od pacjenta. Teraz wciśnij pomarańczowy migający przycisk. Defibrylację wykonano. Rozpocznij reanimację. Jeżeli do prowadzenia reanimacji potrzebujesz pomocy, wciśnij migający niebieski przycisk. Ułóż dłoń w taki sposób, aby nadgarstek znajdował się na środku klatki piersiowej, pomiędzy piersiami. Połóż dłoń drugiej ręki na grzbiecie pierwszej. Uciśnij klatkę piersiową pacjenta na głębokość 5 cm. Masuj zgodnie z rytmem. Defibrylator AED powtórzy analizę i defibrylację co 2 minuty. Kontynuuj akcję do przybycia pogotowia lub wyraźnych oznak życia. Zapamiętaj ten schemat. To ratuje życie. Nie czekaj. Działaj. Użycie defibrylatora AED jest w 100% bezpieczne.